Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. A w czwartym starciu w Formule Semi Pro, zakontraktowanym w limicie kategorii lekkiej do 70 kg, zobaczymy. A jego przeciwnikiem będzie czerwonym narożniku. Dwukrotny zwycięstwa mistrzostw Polski MMA. Członek kadry Polski. Reprezentant Stowarzyszenia Sportowe Puławy. Patryk Semeniuk! Na dystansie 3 rund, trwających po 3 minuty. Czas na rundę pierwszą. No na razie teraz rysuje się delikatna przewaga Semeniuka z uwagi na zasięg. Od razu wywierał presję, od razu dociska do siatki. Nie czeka na co przeciwnik zrobi, tylko sam narzuca tempo. Od razu od presji. Naprawdę na kategorię lekką, czyli kategorię do 70 kg, bardzo dobrymi warunkami jest w stanie nam się popisać Patryk. Rogera też widzieliśmy również w kategorii piórkowej do 66 kg i tutaj to widać, że te gabaryty
troszeczkę jednak się różnią. Ale na razie bardzo poprawnie broni wszystkie próby przepięcia do dwóch nóg, do jednej nogi. Semeniuka wybronił i brakuje mu tylko zerwania tego pięciu. O, to właśnie, o, tak jest. Tak jakby cię usłyszał właśnie Roger Krzysiek, dobry prawy dochodzi ze strony Patryka Semeniuka. Teraz dokłada lewe kopnięcie nogowe Rogera Idlika, zejście do nóg. No i w końcu jak w narożniku się ma Sebastiana Kotwicę, no to to musi być jedna z podstawowych technik, które potrafią zrobić jego zawodnicy. Dobra obrona ze strony Rogera. Dobrze wybiera. W momencie, gdy schodzi tylko w dół Patryk Semeniuk, ten wyklucza ręce, ale już prawie się udało. Mamy plecy ze strony reprezentanta Puław. A ma już jednego huka, walczy o drugiego. Tak, ja mam drugi, jest już drugi. To teraz zobaczymy, co jak mąż Rogerowi będzie w tej pozycji. Widzimy, w jaki sposób teraz swoją lewą ręką wykluczył nadgarstek. Lewy nadgarstek, tak. Tak zwany taki hammer lock lub dagestańskie kajdany. Siedzi. Czy będzie za chwilę koniec? Tak, jednak broni się cały czas Roger Rick. Ale było blisko to duszenie ze strony reprezentanta Puław. No. Próbuję do balachy przepiąć. Ale może za chwilę postraszyć trójkątem. Ja pamiętam między innymi jego walkę na gali MCF z Wójtowiczem, gdzie właśnie często skręcał się Patryk Semeniuk do tych technik z dołu. Raz do balachy, raz do trójkąta z dołu. Teraz właśnie widzimy to na załączonym obrazku, że próba jest trójkąta, ale jest cały czas spokojny Roger Idlik. Do tego trójkąta jeszcze trochę brakuje, ale rzeczywiście Semeniuk walczy taką wysoką gardą. Widać, że z dołu będzie próbował atakować podaniami. Przede wszystkim te jego warunki naprawdę predysponują go do takiej pracy, żeby zarzucać wysoko nogi, pracować cały czas biodrami. Te długie kończyny mogą naprawdę pomóc w zakładaniu technik kończących z dołu. No ale bardzo dobra runda. Bardzo fajna. Bardzo dobra runda, można powiedzieć, że zarówno i jeden, i drugi mieli swoje momenty, zdecydowanie więcej presji ze strony Patryka, troszeczkę tutaj bardziej musiał się bronić nam Roger. Potem Roger zajmuje pozycję z góry, ale cały czas jednak Semeniuk straszy swojego rywala ciągle tymi próbami poddań. Tak jak powiedzieliśmy przed tym pojedynkiem, no jego królestwo to jest parter, no i na potwierdzenie naszych słów pokazuje, co potrafi Patryk Semeniuk. Ale też trzeba Rogera pochwalić, bo ze wszystkich pozycji udało mu się wstać albo wybronić prędzej czy później, także pytanie, którego z nich to więcej kosztowało siły. No, obaj nie wyglądają jakoś strasznie zmęczonych. Tutaj upomina sędzia Rogera. Zawodnicy gotowi, a więc jedziemy. Runda druga. W dwóch pozycji walczy Roger Irlik, ale teraz przechwytuje kopnięcie. Przechwytuje kopnięcie Patryk Semeniuk i witamy Rogera w parterze. Dobre ciosy z góry. Próba od razu przejścia pozycji. Wstaje Roger, ale tym sposobem oddaje pozycję boczną. Od razu idzie za plecy Patryk. No, świetne przejście, takie płynne z jednej pozycji do drugiej. Ma ten chłopak luz i widzi dużo naprawdę, jeśli chodzi o tą grę parterową. Płynne przejście pozycji. Dają się ciasno wpięte te plecy. Gdzieś za chwilę rozciąga swoje rywale. Dobre, mocne ciosy. Cały czas próbuje wykluczyć nadgarstki Semeniuk, także taka mądra praca. Jakbyśmy popatrzyli teraz na postać takiego zawodnika Demian Maja, który jest nazywany człowiekiem plecakiem, to na pewno coś z niego również ma Patryk Semeniuk. Tak,
i plecy, atakuje plecy. I bardzo dobrze też potrafi utrzymać się na tych plecach, teraz sprytnie, stara się rozciągnąć Rogera. I to trochę straszy, raz duszeniem, raz ciosami. Tak jest na matach, często się mówi na to prześpiewczo zębo Leo, ale naprawdę to sprawia dyskomfort. Nic przyjemnego. Dobrze teraz rozciąga Patryk Rogera. To co powinien zrobić Roger, to powinien skręcać się do boku. Nie, właśnie, a teraz dobrze odwraca się, czy uda mu się nakryć, ale znowu wychodzi Patryk, teraz próba poddania. Dźwignia prosto na łokieć Balacha. No naprawdę pod bardzo dużym wrażeniem jestem, jeśli chodzi o próby przejścia tego z techniki. Jest, będzie poddanie, czy będzie za chwilę poddanie, jest bardzo blisko. Uwaga, czy klepnie to Roger Irlik, jest bardzo blisko tej dźwigni. No pytanie, czy za chwilę to się nie zakończy kontuzją, ale teraz już widzimy, w jaki sposób wypiął tą swoją lewą rękę. Jest blisko, ale już uciekł. No niesamowita charyzma ze strony reprezentanta Krakowa. Rewelacja, tak. Ja właśnie powiedziałem, że mam wrażenie, że Roger cały czas dobrze broni, tylko Semeniuk jest o krok przed nim i mimo tego dobrych prób obrony on zawsze go wyprzedza i jak ten atak jest z innej strony, ale teraz świetnie uciekł, naprawdę dałoby się beznadziejnej sytuacji. Tak, ale też musimy przypomnieć, że nie punktujemy przede wszystkim obrony. To, co punktujemy, to udane ataki. I naprawdę było bardzo, ale to bardzo blisko do zakończenia tego pojedynku. To na pewno miało ogromny wpływ, patrząc z perspektywy sędziego na ten pojedynek. Uciec, ale to też nie będzie jego runda, także trzeba walczyć, trzeba odrabiać, trzeba gonić wynik. No musi szukać, podobnie jak w poprzednich pojedynkach, na pewno skończenia przed czasem. Dwie pierwsze rundy nie poszły na pewno na jego korzyść. Trzecie starcie. Tak, już co? Uważaj na obalenie. Widać, że jest zmęczony Roger, te ciosy są już powolne. Znacznie świeższy wydaje się być Patryk. Zdaje się, czy będzie uda mu się wykończyć, ale tak, teraz dopina swego, jest na górze, ale na pewno jeszcze daleko do skończenia tego pojedynku przed czasem. Teraz też pytanie, czy jak będą te ataki bardzo takie nieprzemyślane, czy gdzieś się nie otworzy, czy gdzieś się nie zagapi, bo cały czas tak naprawdę z każdej pozycji jest niebezpieczny Patryk Semeniuk. Widzimy teraz znowu szuka trójkąta nogami. Czy uda się tą stopę schować pod kolano? Tak, już to ma. Teraz jeszcze Barkis. Teraz jeszcze brakuje tylko tego, żeby przełożyć rękę lub skręcić się do tego zgiętego kolana w lewą stronę. Powoli, teraz bliżej do tego trójkąta. Tak, do góry. No jeszcze nie jest ta stopa pod kolano, teraz żeby pokusił się o Balacha, ale dobrze, bardzo dobrze, przytomnie Roger Irlik ucieka. Teraz on próbuje zapiąć plecy swojemu rywalowi. Ma już jednego huka, tak. Pytanie, czy starczy mu czasu teraz, bo pozycję ma to bardzo dobrą. Bardzo dobra pozycja, ale jeszcze mamy 1,5 minuty do końca tego pojedynku. Teraz już chwycił swoje stopą stopę Rogera Patryk. Udało mu się oswobodzić z tych pleców. Na chwilę może Roger stracić pozycję, troszkę ta lewa noga podchodzi czasami za blisko. O właśnie, o tym mówiłem. Zostawił nogę. Łapał ją Patryk i teraz to on jest z góry. Z góry masz, dawaj praca! Dawaj kurwa Roger praca! Łatwo, zmęczony bardzo reprezentant Krakowa. Wiele sił to go kończyło i kosztowało i widzimy co się teraz dzieje.
No, po raz kolejny Semeniuk zdobywa plecy. Ma 45 sekund, żeby tą walkę skończyć, ale myślę, że nie, nawet nie musi tego skończenia szukać, bo znaczy mu utrzymanie tej pozycji do zwycięstwa. Ale wydaje mi się, że Patryk jest takim zawodnikiem, że tego skończenia będzie szukał. On cały czas, widzimy, pracuje. On nie stara się już przeleżeć. On chce przynieść jak najwięcej radości kibicom. Siedzi. Mamy klep, panie. Konsekwencja godna podziwu. No naprawdę, wiedział, że wygrywa ten pojedynek do jednej bramki, ale na pewno wiedział, że jest 0-2 Puławy kontra reszta świata i dopisuje pierwsze zwycięstwo dla Puławy, ale to jakie zwycięstwo mamy wygraną przed czasem? Tego Damiana Mai. Dokładnie, w stylu Damian Maja czasami potrafił bardzo, ale to bardzo zamulać. Wydaje mi się, że chociażby to często powodowało niezadowolenie na twarzy Danny White'a w momencie, gdy wygrywał Damian Maja, no bo te zwycięstwa były zasłużone, no ale no niestety efektowne to one nie były i na pewno Dana White często ten czas, który w momencie, gdy pokazywana była walka Damiana Mai, pewnie wolałby czasami wykorzystać chyba na reklamę. Choć oczywiście ja jestem pod wielkim podziwem Damiana Mai i naprawdę mi się akurat z perspektywy zawodnika, podobnie jak ty, Krzysiek, jesteś również zawodnikiem, na pewno my możemy wiele, ale to wiele wyciągnąć z takich pojedynków. Pojedynek zakończył się w rundzie trzeciej. Ale jak to zachował się też. A zwycięzcą jest Patryk Semeniuk!